Rolnicy protestowali dziś w prawie 600 miejscach w Polsce. Ich batalie o przyszłość gospodarstw i bezpieczeństwo żywnościowe naszej ojczyzny relacjonowaliśmy na naszej antenie. Telewizja Trwam jest zawsze blisko problemów rolników. Dziś nasze kamery towarzyszyły gospodarzom podczas ich protestów w różnych miejscach w Polsce. Gdańsk, miasto, które pamięta rodzącą się solidarność i tą solidarność oraz jedność w obliczu takich samych problemów pokazali rolnicy z całego Pomorza, z okolic Gdańska, Gdyni, Słupska, Pucka, z Żuław Gdańskich, w obliczu takich samych problemów, czyli tego, o czym rolnicy alarmują już od dawna rządzących. O tych problemach nasza dziennikarka Marta Sulej rozmawiała z protestującymi rolnikami w Gdańsku. Postulaty są te same, czyli import zboża z Ukrainy, żeby zablokować, odrzucić wszystko, co związane jest z Zielonym Ładem, co jest niedobre dla polskiego społeczeństwa. I dodatkowo dzisiaj my jako pomorscy rolnicy mamy kolejne postulaty, czyli żądamy sprzeciwu władz polskich wobec rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych, które jest filarem tych Zielonego Ładu i będzie głosowane na najbliższym posiedzeniu 25 marca. Rolnicy liczą, że ich protesty w końcu przyniosą skutek. Chcą także większej mobilizacji naszych służb. Takich jak sanepid, PIORiN, służby celne, do większych działań, tak żeby kontrolowali bardziej te wszystkie dostawy, te napływy, które przyjeżdżają do nas za granicę. W Lublinie z rolnikami rozmawiał nasz dziennikarz Michał Rybka. Lubelszczyzna nie stoi tylko zbożem. Mamy tutaj też bardzo dużo producentów owoców miękkich, ale również i chmielu. I z nami, i tutaj razem z państwem jest jeden właśnie z przedstawicieli, jeden z producentów z branży chmielarskiej. Powiem tak po chłopsku, bida z nędzą razem pytają się, gdzie nas pędzą. Sytuacja wygląda w ten sposób, że chmielarze już są na totalnym dnie. Wiele obaw mają także producenci owoców miękkich. A u nas chłodnie są zasypane. Pan minister mówił, że na 3 lata. No to skąd to się wzięło? Chłodnie są pełne ukraińskich mrożonek. Przetwórcy przekonują, że nie opłaca im się już kupować tegorocznych owoców z Polski. A to oznacza ogromne problemy polskich rolników i bankructwa wielu gospodarstw. W Katowicach przed Urzędem Wojewódzkim protest był połączony z promocją polskiej zdrowej, dobrej żywności. Tutaj są sprezentowane owoce i warzywa pochodzące z naszych gospodarstw. Pojawiły się także ze strony myśliwych dania przygotowywane przez nich. Mamy pszczelarza. A wszystko po to, żeby promować zdrową polską żywność i edukować społeczeństwo, że napływ produktów rolnych z Ukrainy to także zagrożenie dla zdrowia. Ukraińcy mają o wiele niższe normy sanitarne przy produkcji żywności. Wiele produktów z tego kraju zawiera szkodliwe dla naszego organizmu substancje. Dlatego tak ważne jest informowanie społeczeństwa o tym, co jest istotą tego protestu. Tego zadania podjęli się także rolnicy na Podlasiu. Duże zrozumienie ze strony mieszkańców. Także rozdajemy ulotki informujące, po co tu jesteśmy, dlaczego protestujemy i że nasza sprawa dotyczy nie tylko nas, ale wszystkich mieszkańców również w miastach. W sumie Zielony Ład wcześniej czy później dotknie każdego z nas. Rolnicy ciągle liczą, że rząd wsłucha się w ich postulaty. To wszystko za daleko poszło. Nam coś się obiecuje, przesuwa się czas w czasie tylko, bo się myśli, że rolnicy pójdą w pole. No w pole to też rolnicy się zastanawiają, jak wyjść. Produkcja rolna jest w tej chwili na granicy opłacalności. Rolnicy zapowiadają, że nie zawieszą swoich protestów. Dali temu wyraz także na Dolnym Śląsku. Wczoraj było spotkanie wiesiące z przedstawicielami rolników i rządu, także które nie przyniosło żadnych rezultatów. Także minister Siekierski nie miał kompletnie nic do powiedzenia, żadne uzgodnienie nie padły, rząd gra na czas. Rolnicy podkreślają, że ich protesty to walka nie tylko o przyszłość ich gospodarstw, ale też o bezpieczeństwo żywnościowe naszej ojczyzny. Resort rolnictwa mówi, że wczoraj w Jasionce udało się osiągnąć porozumienie. Duża część tego dokumentu poświęcona jest relacjom handlowym między Polską a Ukrainą. Rolnicza Solidarność traktuje ten dokument jako komunikat z rozmów. Oświadczam, nie ma porozumienia. Jest tylko swoista lista problemów, które mają być rozpatrywane z udziałem pana premiera i strony społecznej.
Wiele rolniczych postulatów nie zostało bowiem spełnionych. Rolnicza Solidarność podkreśla, że wciąż nie ma akceptacji dla Zielonego Ładu nawet z ustępstwami, które udało się wynegocjować z Komisją Europejską. Domagają się generalnego przeglądu unijnego dokumentu.